Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Pro Evolution Soccer My Club. Gramy kolejne ligowe spotkania, zobaczymy jak nam pójdzie skład. Obecnie prezentuje się bardzo dobrze. Zobaczmy, czy uda nam się coś ugrać w tych meczach. Oczywiście nie dywizja pierwsza, niestety dopiero dziewiąta. No jak na razie jedno zwycięstwo, jedna porażka. Zobaczymy co teraz będzie. Wyszukajmy pierwszego rywala. Dobra, pierwszy rywal znaleziony. Ma niższy rating od naszego, więc mamy szansę na zwycięstwo oczywiście. Dobrze, że nam znowu nie dobrał jakiegoś dziwnego ratingu. Zobaczmy jego skład, albo najpierw stroje najlepiej. No, coś takiego ujdzie. Ty piłki, stadion, damy ten nasz ulubiony prawdopodobnie. Czyli oczywiście jest Saitama Stadium 2002. Składu nie ma jakiegoś imponującego, Falke, Podolski, ale ma Carlosa, to będzie ciekawy. Zaczynajmy! I zobaczmy wznowienie gry. Ale spokojnie zgarniamy piłkę, zobaczmy Casemiro, co wymyśli. Podaje do Götze, Mario Götze, decyduje się na strzał 1-0, piękny strzał Mario Götze i prowadzimy w tym spotkaniu. Brawo! Dla Niemca, świetne uderzenie. I zobaczmy Pepe, podaje do Cazorli, Santi Cazorla, co wymyśli. Rewelacyjnie obsługuje Götze, Mario Götze, Santi Cazorla. Götze. Drugi strzał w meczu i 2-0. Cóż za skuteczność Niemca. Niesamowity występ reprezentanta Niemiec. I kolejna akcja Casemiro. Santi Cazorla świetnie obsługuje Götze, Mario Götze, co wymyśli? Udaje mu się utrzymać przy piłce, brawo. Podaje do Walcotta, Tio Walcott. Centra w pole karne! Piękny strzał, ale niestety tuż obok bramki Di Maria. I zobaczmy teraz akcję naszego rywala, Paletta. Podaje do Matuidiego, Blaise Matuidi. Do Podolskiego, Lukas Podolski i Iago Falke. Iago Falke i pewnie Kahn, brawo. I zobaczmy Mikel, Johnobi Mikel, co wymyśli, podaje do Cazorli, Santi Cazorla. Świetnie, znów do Mikela, Mikel. Oj, Götze ma znów sytuację sam na sam, Götze broni bramkarz. Jeszcze nie koniec, ale strzał tuż obok bramki. I zobaczmy, Kandreva traci piłkę, Kieran Gibbs, Di Maria, Johnobi Mikel, Johnobi Mikel traci, nie, świetnie zagrywa do Götze, zobaczmy. Mario Götze jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem i umieszcza piłkę. Hat-trick, brawo! Brawo Götze, znowu kapitalny występ. I zobaczmy, Iago Falke. Podolski, Lukas Podolski. Iago Falke, Iago Falke i kapitalnie Kahn. Ale jeszcze nie koniec, zobaczmy Kandreva. Kandreva, co wymyśli? Świetnie podaje do Podolskiego, ale wybijamy piłkę. Znów pod nogi rwana Matuidi! I pięknie Kahn. I zobaczmy, druga połowa, Casemiro. Casemiro, świetnie obsługuje Cazorle, Santi Cazorla. Santi Cazorla! Tuż obok bramki. I zobaczmy akcję naszego rywala, Roberto Carlos, Podolski, Lukas Podolski, co wymyśli, świetnie do Kandrewy. Antonio Kandreva przebija się, nadal przy piłce Włoch i pewnie Kahn. I wznawiam grę bramkarz rywali, zobaczmy Di Maria, co wymyśli, przebija się Angel Di Maria, pięknie bramkarz. Dobitka i 4-0, niezawodny Götze, jak zwykle umieszcza piłkę w siatce. I zobaczymy Casemiro, Santi Cazorla, Casemiro świetnie do Walcotta, Tio Walcott wysuwa do pustej do Götze i piąta bramka Niemca, co za występ, co za show, Mario Götze. I zobaczymy Cazorla, Walcott, Tio Walcott, świetnie do Cazorli, ten do Götze, Mario Götze,
do Di Marii, a nie z Paryża. Znowu do Niemca Mario Götze i broni bramkarz. Ale jeszcze będzie rzut rożny, zobaczmy. Angel Di Maria centruje w pole karne na Casemiro. Casemiro i 6-0. Cóż za główka Brazylijczyka z Realu Madryt. Brawo. I zobaczmy rzut rożny dla naszego rywala. Wesley Sneijder znowu grę. Jak to zrobi Holender? Ładnie. Ale nasi wybijają. Jeszcze jest Evra tuż obok bramki. I zobaczymy Podolski. Podolski co wymyśli? Ładnie do Maxiego. Maxi, czy zacentruje w pole karne? Tak jest, na Carlosa. No i niestety rywal wbija honorową bramkę na 6-1. I zobaczymy Cahill. Ładnie podaje do Götze. Mario Götze. Co zrobi? Wychodzi na sytuację sam na sam z bramkarzem. Ostry faul. Musi być czerwona kartka. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. I zobaczmy, czy sędzia ją pokazał. Tak jest. Paletta ukarany czerwoną kartką. I zobaczmy Santi Cazorla. Götze. Mario Götze. Walcott. Theo Walcott do Götze. No i 7 up. Niestety... Rywal ma... No i koniec spotkania. Rezultat 7-1. Nie powiem, żeby to była zasługa moich umiejętności. Była to zasługa po prostu braku umiejętności rywala. Szczerze. Nie czuję się, żebym potrafił grać w PS-a na takim poziomie, żeby wygrywać 7-1, ale po prostu rywal grał słabo. Plus wykorzystaliśmy chyba każdą nadarzającą się okazję. Przez co tak zdecydowanie wygraliśmy, no. Szczerze, grałem niekiedy w tego PS-a. Szczerze, ten PS jest tak drewniany niekiedy, że... Wow. Wygrywasz 7-1, aż takiej wielkiej satysfakcji nie czujesz, no bo tutaj ani jakichś ładnych zwodów, ani nic. Najbardziej efektowne są chyba strzały takie właśnie z voleja, z jakichś przewrotek i tym podobne, nie? To jest jedyne, co jest ładne w tym PS-ie, przynajmniej dla mnie. I przejdźmy oczywiście dalej. Tutaj Pepe urósł, over, poziom, no i Mario Götze. Podwyższyliśmy sobie rating, rywalowi spadł. Chociaż ten rating czasem niewiele znaczy. 6 punktów w lidze, świetnie, o to chodzi. Dobra, i pora zobaczyć nasz skład. No, widzimy skład. Minimalnie są zmęczeni, ale dadzą radę jeszcze zagrać spokojnie spotkanie. Damy na ławkę Alvaro Negredo, bo dlaczego by nie? Musimy go wreszcie sprawdzić. Siła składu nie rośnie, więc może to być fajne. Dobra. Nie ma co dużo tej myśleć. Trzeba wejść do Ligi 9 ponownie i wyszukać kolejnego rywala. Może tym razem też wygramy. Oby. Oby tym razem też się udało. I wyszukajmy go. I rywal znaleziony, świetnie, o to chodziło. Wyższy rating od naszego, więc będzie ciekawie. Minimalnie, bo jednak jak jest taka różnica 10-20, no to nie jest jeszcze straszne. Jak jest 100, to jest gorzej, no. Ale dobra, zobaczmy, czym dysponuje. Palacio, Pedro, Lavezzi, Shaqiri, Willian, Casemiro. Dobry skład. Na bramce De Sanctis, w obronie jeszcze Ogbonna. Damy radę. I zaczynajmy. I zobaczmy, Theo Walcott. Podaje do Götze, Mario Götze. Przejmuje piłkę, zobaczmy, Götze. Jednak znów traci. Van der Wiel. Czy zdecyduje się na centrę? Tak jest, centra w pole karne. I broni bramkarz, niestety. I zobaczmy Götze, traci łatwo piłkę niestety. Silvio podaje do Pedro, Pedro, ładnie. Podaje do Palacio, ten jest już sam na sam z bramkarzem. Zobaczmy Palacio, co wymyśli. Broni Kahn, świetnie, brawo. I zobaczmy Cazorla, co wymyśli. Ładnie do Mikela, Mikel. Do Götze, podbita piłka niestety. Casemiro, Willian. Cudowne podanie do Palacio, zobaczmy Rodrigo Palacio. Tuż obok bramki, centymetry. I kolejna akcja, Van der Wiel. Van der Wiel co wymyśli? Centruje w pole karne. Aj, wybija obrońca. Santi Cazorla nie decyduje się na strzał. Jeszcze Walcott. I kapitalnie, instynktownie De Sanctis.
Ale jeszcze jest rzut rożny, zobaczmy. Di Maria. Angel Di Maria centruje. Casemiro nad poprzeczką. I zobaczmy, Di Maria, Santi Cazorla, ładnie, do Götze, Mario Götze, do Cazorli, Santi. Santi oddaje strzał obok bramki. I po pierwszej połowie remis 0-0, zróbmy zmianę, dajmy szansę Negredo. Może będzie to akurat strzał w dziesiątkę. Zmienimy Santiago Cazorla, bo jednak Götze gra dobre spotkanie. Dobra, tak to powinno być chyba. Ej, pora zaczynać drugą połowę. I zobaczmy, akcja rywala Palacio. Traci piłkę, zobaczmy, Di Maria. Anioł z Paryża podaje do Götze, Götze. Anioł. Rewelacyjnie do Niemca, Götze! Cóż za interwencja De Sanctisa. I rzut wolny dla naszej ekipy, wznowi grę Negredo. Zobaczmy. Alvaro Negredo centruje. Mario Götze z voleja obok bramki. I kolejny rzut wolny. No, nasz rywal gra bardzo ostro. Ukarany tutaj kartką. I zobaczmy. Casemiro wznowi grę. Casemiro centruje na Negredo. Zobaczmy. Negredo efektowny strzał, ale nie trafia. I zobaczmy. Casemiro. Casemiro ładnie zagrywa do Walcotta, T. Walcott. Podaje do Negredo, to już 89. minuta, zobaczmy. Alvaro Negredo! 1-0, pięknie, cóż za zmiana. Wszedł na początku drugiej połowy, a na końcu jej strzela bramkę, brawo! I rzut rożny dla naszego rywala w ostatniej akcji meczu, Antunes znowu grę. Zobaczmy, Antunes na Casemiro. Ten mija się z piłką, Shaqiri! Shaqiri blokowany, brawo, dla naszej obrony. I koniec spotkania, rezultat 1-0 dla Galaktycznych, świetnie, o to chodzi, tak powinniśmy zawsze grać. Ciężki rywal, naprawdę wyrównane spotkanie, ale udało nam się wygrać. Takie zwycięstwa najlepiej smakują. Bo to poprzednie, to mówię, to po prostu rywal słabo grał, a tutaj rywal grał bardzo dobrze, a i tak udało nam się wygrać. To daje dużo większą satysfakcję niż to zwycięstwo 7-1. Dziwnie to brzmi, ale taka jest prawda, no. I dobra, znów dostają punkty tam doświadczenia nasi piłkarze. No, punkty rozdane, chyba tylko Cazorli urósł poziom. Tak jest, Santi Cazorla awansuje na 33 level. Fajnie. Nasz rating też rośnie, więc brawo dla nas, no. Oby tak dalej, no. Mamy już 9 punktów w lidze, 1 punkt i awansujemy do Ligi 8. No, widzimy. Pieniądze przyszły na konto, więc dobrze, GP zawsze się przydadzą. Więc dzisiaj myślę bardzo udany odcinek, 2 zwycięstwa. Dobre mecze, miejmy nadzieję, że zawsze nam tak będzie szło, chociaż nie wiem, czy będzie mi się dalej chciał grać tego PES-a, bo czasem jak w to gram, to naprawdę czuję się, jakbym grał w FIFA 06. Ale jak coś ludziska, że wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam na następny. Trzymajcie się!